This is the future. Evolution. This is the future. No, tu się zaczyna akcja ustawiania tego stołu. Na tym. Wczoraj mi tu trochę już porzeźbili. Także kurde, się powoli tutaj dzieje coś. Tu pod spód, gdzie na razie ta prowizorka jest zrobiona, przyjdzie jeszcze jaskółczy ogon, żeby robić posuw w tamtą stronę i z powrotem. I teraz taka jest akcja, żeby ten posuw zrobić, trzeba tam wpieprzyć jakąś sztangę gwintowaną. Teraz mamy tu blachę 40 na 500, coś tam było. I jestem w trakcie obcinania tego cholerstwa na kształt jaskółczego ogona. Dlaczego my to tam założyli? Na razie prowizorycznie. No bo wiadomo, że kątówką, nawet przy moich cięciach, nie obetnę tego tak idealnie. Czyli natrasowane jest, tu się to obetnie z jednej strony, z drugiej strony. Cyk. Na ile tarcze wystarczą. A później trzeba to zapodać na maszynę i przefrezować. Dopiero po przefrezowaniu się zrobi tutaj taki popierdółek. Na środku jeszcze takich popierdółek. Jakiś tam, nie wiem, to wyfrezujemy, wytniemy, zobaczymy. Czas pokaże. I tam się wpakuje tą sztangę gwintowaną. To będzie przykręcone do głównego stołu od wiertarki. To. A do tego będzie przykręcony ten stół, który tam na razie na niej stoi. Także takie rzeźbienie na razie się dzieje. To wygląda monitor teraz z tymi madle. No. Okulary kurde zakładam. Nie chcę wam tego pokazywać jak to tnę, bo to kurde syf. Kamera się zasyfi, wszystko się zasyfi. Jak już obetnę, to później nagram kawałek dalej. No, usiekane to jest. Poszły na to takie tarcze. No prawie 3 sztuki. Jedna poszła na maksa. Ta. Druga do tego momentu. A trzecio trzeba było założyć już nowo do tej kątówki. Bo inaczej by nie dało się tego obciąć, bo to pod kątem przecież jest, nie? No. I teraz tak wygląda. Jest kurde obsiekane. Tu mamy jaskółczy ogon. Teraz tylko to trzeba jeszcze obfrezować, czyli przelecieć ta powierzchnia tak jak powinno być. I co? Ma takie coś? Nie ma. Nie ma go? Już pojechał do domu. No to taka robota. Ega, to coś się wymyśli innego.